Dzień dobry Państwu, witamy w letnim wydaniu audycji W Cztery Oczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Krzysztof Bielecki. Bardzo głęboko kłaniam się panie profesorze, witam serdecznie. Cudne miejsce, piękna przyroda. Znowu ta przyroda przyciągnęła pana na nasze tereny. Przede wszystkim dziękuję za to wejście pani. Nazwa audycji W Cztery Oczy. Proszę Państwa, nie ma lepszego kontaktu jak patrzenie sobie w oczy. Będąc lekarzem od 59 lat, a staram się zawsze rozmawiać z pacjentami, patrząc sobie w oczy. Proszę mi wierzyć, z ręką na sercu, jeżeli wchodzi pacjent czy pacjentka i nie patrzy mi w oczy, ja przerywam rozmowę i bardzo proszę, patrzmy sobie w oczy. Wtedy dopiero ja widzę tą grę ciała, ten cierpienie w bólu, w oczach i możemy się dogadać wtedy. To jest pierwsza rzecz, która warunkuje mój kontakt z pacjentem, patrzenie sobie w oczy. A drugie, ambitnym moim zadaniem jest, żeby po badaniu, po wizycie, po rozmowie, niezależnie jakie będzie rozpoznanie, pacjent musi wyjść z uśmiechem na twarz. Nie jest to łatwo czasami, ale staram się do tego doprowadzić, dając pacjentowi nadzieję, która wywołuje delikatny lub bardziej głęboki uśmiech na twarzy. A wracając do pani pytania, rzeczywiście jesteśmy tutaj w pobliżu Augustowa, w Ostrym Rogu. Jest to moje ukochane miejsce od ponad 26 lat, kiedy to mój przyjaciel świętej pamięci Andrzej Smuła, który mnie wprowadzał w sztukę kajakowania. Po raz pierwszy z nim spotkałem się w Augustowie na stanicy PTTK na ulicy Nadrzecznej, kiedy wypływaliśmy jeszcze z moimi synami nieletnimi. Pierwszy spływ wypłynęliśmy i to był bardziej agresywny wirus niż COVID-19, bo jestem zakażony tym wirusem do dnia dzisiejszego. Nie zażywam żadnych leków i staram się, żeby jak najdłużej we mnie to siedział. I co roku, nie ma roku, a nawet w jednym roku dwukrotnie prowadziłem spływy. Teraz muszę ze smutkiem powiedzieć, że te wszystkie wojaże zagraniczne, te all inclusive, a zrobiły nam dużą konkurencję, że sporo ludzi nie spędza wakacji, odpoczynku tu, tylko wyjeżdża za granicę. Ja nie komentuję, czy to jest dobrze, czy źle, tylko mam trochę żal do rodaków, że nie znają własnego kraju i nie mają tego kontaktu z naturą. Tu jesteśmy w naturze. Tu czujemy się, że człowiek jest elementem natury. Nie ma piękniejszej muzyki, no to mnie trochę denerwuje. To powinna być strefa ciszy, ale to jest właśnie efekt dobrobytu. Nasi politycy mówią, że Polska ma być krajem dobrobytu, a ja lansuję, mówię nie dobrobytu, ale zdrowego społeczeństwa. Bo nadmiar dobrobytu skutkuje w chorobach. I mogę to udowodnić, może nie w tej audycji. Ale nadmiar dobrobytu, nadmiar pieniędzy, nadmiar bogactwa zewnętrznego prowadzi do chorób. Raczej upiększajmy nasze wnętrze poprzez bezpośredni kontakt z naturą. Muszę teraz powiedzieć, bo zapomnę. Mogę? Proszę. Wczoraj poszedłem z synem, bo jestem tu z synem numer dwa. Razem spędzamy tu tak męski odpoczynek. Poszliśmy do pobliskiego lasu. Jakieś 30 minut trzeba iść w głąb lasu, obok jeziora Kalejty i jest tak zwany Bawoli Róg. Nikogo nie ma, nikogo. Nikogo, żywego ducha, poza naturą. Siadamy na ławeczce, jest cisza, tak jak mówiłem, zmącona tylko przez świergot ptaków, szum drzew, plusk ryby, która wyskoczy od czasu do czasu z wody, bzykaniem czmieli.
Nic więcej. Natura ma tyle jeszcze tajemnic, tylko trzeba chcieć to zobaczyć. Niby wszyscy mamy wzrok, ale trzeba patrzeć, używać tego wzroku. Mamy słuch, ale trzeba słuchać. Nie wkładać, będąc na takiej wycieczce w lesie, czy płynąc kajakiem, słuchawek i słuchać jakiejś disco polo, czy coś takiego, nawet żeby to było najpiękniejsze. No po co tu przyjechaliśmy? Żeby Zenka słuchać Martyniuka? No bardzo przepraszam, całym szacunkiem do tego wybitnego artysty, ale tutaj, o, ja wolę tego szumu wiatru posłuchać. Panie profesorze, ja mam wrażenie, że pan lubi być osaczony przez naturę. Uwielbiam to, bo my jesteśmy elementem natury, czy chcemy, czy nie chcemy. I tak można dyskutować, czy jest to dobry element natury, czy niedobry. I mam mieszane uczucia. Jak pani mnie zapytała, jak ja oceniam rolę, znaczenie człowieka w naturze, to tutaj przebywając, rodzi mi się wiele znaków zapytania. Bo jeżeli ja widzę parę, która idzie przez las i ona pali papierosa, on nie, bo teraz coraz więcej kobiet pali papierosa, ale to jest temat na inną pogadankę. I tak zastanawiam się, mijając ich, mówię dzień dobry, bo teraz rzadko kto, który turysta mijając mówi dzień dobry. Mówią tylko dzieci. Wczoraj mi taki chłopaczek mały, jak go pochwaliłem, że mówi dzień dobry, a on mówi, a po co ja chodzę do szkoły? No, żeby mówić dzień, to one, dzieci jeszcze mówią dzień dobry, dorośli już nie, chyba że jacyś tacy psychopati mojego pokroju, co uważają, że jak się mija kogoś nieznanego, zwłaszcza jak idzie z kobietą, to trzeba ukłonić się i powiedzieć dzień dobry, prawda? Kiedyś minąłem taką parę, ukłoniłem się dzień dobry i słyszę, jak on do niej mówi, skąd go znasz, skąd go znasz? O, i tak może być już nieprzyjemna sytuacja. I tak się zastanawiałem nad tą panią palącą, co ona zrobi z tym niedopałkiem. Przecież ona go nie połknie, nie zje, musi go wyrzucić, bo nie widziałem popielniczki w ręku. A idę i czasami liczę, ile znajdę puszek, butelek plastikowych, kapsli, toreb plastikowych, rzuconych w lesie. No, Boże, dlaczego tak się dzieje? Kto im dał prawo zaśmiecania natury? Płyniemy kajakami. Teraz wszyscy tą czarną hańczę chcą wykorzystać dla celów turystycznych. Każdy chce żyć, prawda? No dobrze, wykorzystujesz tą rzekę, ukochaną polską rzekę Czarną Hańczę, moją miłość, ale szanuj ją. Szanuj, skoro ciągnie, ona ci służy do zarobkowania, no to szanuj ją, a nie zaniedbuj. I tu mam trochę mieszanych uczuć. Poza tym ludzie nie potrafią uszanować tej ciszy, nie potrafią uszanować obecności drugiego człowieka, egoizm. A tu, no, bierzmy przykład z tych lasów, z krzewów, z ryb, z tych, potrafią współżyć ze sobą. To się trzeba uczyć tego, to trzeba przypominać, to od małego dzieciom. Żeby ratować to, co jeszcze jest ludzkie. Żyjemy w okresie ogromnego rozwoju cywilizacji, rozwoju techniki. Ale to jest wbrew naturze. To nie jest technika w naturze, no nie istnieje, jest bardzo prosta. W życiu wszystko trzeba upraszczać, bo wszystko, co proste, jest trudno zepsuć. No, jak coś jest prostego, trudno to zepsuć. Im bardziej skomplikowane, tym łatwiej zepsuć, bo albo nie ma części zamiennych, albo nie ma komu tego naprawić. Ja cytuję ulubione powiedzenie Einsteina, Alberta Einsteina. Nie muszę udowadniać, że to był geniusz na miarę stuleci. I on takie piękne zdanie, nie będę się popisywał znajomością języka, powiem to w tłumaczeniu polskim, ale on powiedział takie pamiętne zdanie, nawet wczoraj to powtarzałem, że jeśli technika zapanuje nad człowiekiem, to świat będzie zaludniony przez generację idiotów. To jest, są jego słowa. Jeżeli para młodych ludzi, urodziwych, siedzi w kawiarni face to face i oni nie rozmawiają ze sobą, oni patrzą w telefony komórkowe. Czego tam szukają? Poza tym ten stały pośpiech,
My się wszyscy śpieszymy. Ale proszę pamiętać, na końcu każdej drogi jest trumna, tak? No to po co się nam spieszyć do niej? Wolniej, stateczniej, mądrzej. Spokojniej. Tak jest, spokojniej. Panie profesorze, kocha pan naturę i z każdego słowa, które pan wygłasza, to wynika. To widać w każdym słowie i w każdym przecinku. Ma pan też ogromny szacunek dla innych ludzi, dla drugiego człowieka, dla jego osobowości, dla jego problemu, dla jego radości. Tak. Bardzo często w swojej pracy zawodowej spotyka się pan z ludźmi w ekstremalnych dla nich sytuacjach. Nie każdy lekarz z taką ogromną empatią podchodzi do swoich pacjentów jak pan. Dlaczego pan to robi? Trzeba by się zapytać mojej mamusi i mojego tatusia. A bycie dobrym lekarzem ściśle się łączy z bycie dobrym człowiekiem. Dobry lekarz to jest dobry człowiek. Nie ma, nie może, bo tego się nie możemy nauczyć. Dobroci się nie nauczymy. Dobroć trzeba mieć. Czy w dzisiejszych trudnych czasach i takich zadzierzgniętych wręcz w więzy ekonomii trudnego bytu, tego ciągłego pośpiechu, tego pędu, tej pewnego rodzaju technokracji, czy w tym wszystkim każdy człowiek, który pracuje w medycynie, tak to nazwę, powinien poszukać w sobie sympatii do drugiego człowieka i empatii do niego? Tak, bo jest takie biblijne powiedzenie, dając otrzymujesz. Nie można mieć pretensji do całego świata, czyli jak najmniej wymagać od świata, a jak najwięcej wymagać od siebie. Dając otrzymujesz. Nie można oczekiwać szacunku, miłości, sympatii od drugiego człowieka, jeżeli ja z siebie przede wszystkim nie dam tego. Strach się wzbudza. Każdy się boi swojego szefa, swojego przełożonego. A na sympatię, na miłość, na autorytet trzeba zapracować. Autorytetu się nie nadaje. Słyszę głosy, nie mam autorytetu. A coś zrobił, żeby zbudować ten autorytet. Pani pytała, dlaczego mam taki, a nie inny stosunek do ludzi, do pacjentów. Od pewnego czasu, jak znalazłem takie powiedzenie, bądź dobry dla ludzi, ponieważ każdy boryka się ze swoim losem. My nie mamy napisane na czole, na policzkach, na klatce piersiowej, jakie ja mam problem, jakie ja mam zmartwienie. Często udajemy, gramy, ale cierpimy. Coś nam odebrano, w jakimś stresie, niepewności żyjemy. To na wszelki wypadek bądźmy dobrzy dla siebie, a to wyniknie w trakcie. Czy ktoś potrzebuje ode mnie pomocy, czy stać go będzie na to, że się otworzy. Dlaczego ja proszę, żeby mi patrzono w oczy? Czasami biorę za rękę. Prosty test, jeśli mogę. Tego się nauczyłem w Wielkiej Brytanii. Siedzi pan doktor za biurkiem, ma jedno krzesełko tak jak pani siedzi, a drugie krzesełko bliżej po prawej stronie. Wchodzi pacjent, pyta się, gdzie ma usiąść. To ja od tej lekcji, jaką tam pobrałem w Wielkiej Brytanii, mówię, proszę sobie wybrać. I uwaga. To sprawdzone, tego jestem pewien. Prawdziwie chory, cierpiący człowiek, który przyszedł do mnie z problemem zdrowotnym, psychicznym, moralnym, etycznym, usiądzie tu, bo on chce być jak najbliżej, w zasięgu ręki. Jak nawet wezmę za rękę, nie będzie się bronił. Jeżeli ktoś przyjdzie z zamiarem wykłócania się, o zwolnienie, o jakieś tam receptę, o jakieś pretensje ma, o oczernianie kogoś, tak usiądzie naprzeciwko, bo on mnie traktuje jak urzędnika, jak w jakimś tam urzędzie
I to nie jest już prawdziwa relacja lekarz-chory. Czyli ja dzielę pacjentów, tych ludzi, którzy korzystają ze służby zdrowia, na dwie kategorie. Pacjenci, to jest każdy, kto ma kontakt ze służbą zdrowia, i chorzy ludzie. I teraz, panie redaktor, tego się nauczyłem od mojego byłego rektora, świętej pamięci, profesora Kacprzaka. Dobrze pamiętam, bo jeszcze przeglądarka mi działa, a Marcin Kacprzak, mój rektor, mówił tak, że lekarz czasami wyleczy. Często może pomóc, ale zawsze powinien pocieszać. I dopóki dajemy człowiekowi odrobinę nadziei, dopóki ten człowiek żyje, dopóty ten człowiek żyje. Panie profesorze, to jak to pańskim zdaniem jest to pacjent, ma tajemniczy kluczyk do pańskiego serca i umysłu? Czy pan znajduje taki klucz do serca i umysłu pacjenta? Staram się znaleźć, ale często mam niepowodzenia. Podam krótki przykład i to mnie uczy pokory, że nie zawsze ja mam rację. Ja nie mogę się obrażać na ludzi. Taki był profesor, wybitny humanista, hematolog z Krakowa, profesor Aleksandrowicz, Julian Aleksandrowicz. I o nim wyszła piękna książka, przeczytałem, też wiele skorzystałem. Widzi pan, ja cytuję źródła, z których się uczę. Zamiast pić z kałuży, staram się pić ze źródła, prawda? No, proste, ładne powiedzenie. I on powiedział, że wybrałem powołanie ważniejsze od mojej godności osobistej. Wspaniałe powiedzenie. Chory człowiek może mi naubliżać, nawtykać, nawet czasami rękę podniesie. Głos. Do sądu skarży. Może to części kolegom nie będzie się podobało, ale on ma do tego prawo, bo on jest chory. On walczy o swoje zdrowie, o swoje życie. On jest przerażony. W ciemności wszystko przeraża. Wielu pacjentów przychodzi do mnie już od innych lekarzy, pewnie lepszych ode mnie, ale przychodzą z pewną niewiedzą na temat swojej choroby, operacji, problemu. I moja rola sprowadza się do tego, że im wyjaśniam. Biorę kartkę papieru, wyjaśniam, rysuję, maluję. I to jest cały mój udział. Ale próbuję w tej ciemności zapalić jakieś małe światełko. No i to jest cała tajemnica. No, nie robię z tego nabożeństwa. Jak czegoś nie wiem, to mówię, że nie wiem. Ale tak jak mówię, uwielbiam. Wielu z moich pacjentów zaprzyjaźniłem się. Moja żona czasami ma do mnie żal, że ja daję pacjentom swój telefon komórkowy. No nawet kilka dni temu. Potrzebuję kontaktu z chorym. Ten chory potrzebuje ze mną kontaktu, ale ja z nim potrzebuję. Przyjechałem tu w poniedziałek, ale dwa dni przed wyjazdem zaoperowałem taką 80-letnią panią na nowotwór jelita grubego. Bardzo się o nią martwiłem, co będzie dalej. We wtorek zadzwoniłem, to była czwarta doba po operacji, pytam się, jak pani R. A wstała już pchana, w balkoniku chodzi. No to odetchnąłem, że powinno być dobrze. Ale wczoraj zadzwoniła w czasie spaceru pacjentka, bo ma jakieś, zaniepokoiło ją coś w tej ranie, w bliźnie, coś tam jest. No to syn na mnie krzyczy, nie odbieraj telefonu, co to? Ja mówię, słuchaj, ale wczuj się w jej sytuację, ona jest zaniepokojona. Jakie dla mnie 3 minuty odebrać telefon? Korona mi z głowy spadnie? A uspokoję ją, prawda? I ona jakby jest spokojniejsza. To co, źle robię? Znakomicie. Od wielu lat próbuje pan takiego postrzegania i takiego kontaktu z pacjentem uczyć adeptów tego zawodu, a nawet już lekarzy, którzy mają za sobą wiele lat praktyki zawodowej i jakby szukają ścieżki dotarcia do pacjenta i do dobrego kontaktu z nim. Ale ja chcę jeszcze nawiązać do jednej rzeczy. Słyszałam o takiej teorii, nie wiem, czy jest prawdziwa, że jeżeli pacjent psychicznie jest podbudowany, jeżeli jego emocje, jego samopoczucie wewnętrzne, nie mówię o fizycznym, duchowe, nazwijmy to, jest dobre, to łatwiej się leczy. Co pan sądzi? Ale oczywiście,
sama prawda płynie z Pani ust. Tak, oczywiście, to jest, a dobre samopoczucie to jest połowa sukcesu. To tak jak przyznanie się do błędu jest połową poprawy, prawda? I ci, co przywiązują głównie spośród lekarzy, głównie wagę do fizycznej strony leczenia, no, nie, oczywiście oni są skuteczni, ale psychika jest równie ważna. Ja porównuję, jak pani weźmie monetę, 2 złote, 5 złotych, bilon, monetę, to tam jest avers i rewers. Avers to jest ciało, rewers to dusza, duchowość. Można rozdzielić? Cokolwiek pani z tą monetą zrobi, te obie wartości idą razem. I tak jest z człowiekiem. Codziennie rano powiem, mimo mojego PESEL-u, staram się i przyzwyczajenia, bo ja nie mówię, że jestem na emeryturze, tylko jestem stypendystą ZUS-u. I jak mam spotkania z równolatkami, rówieśnikami, Busko mam comiesięczne takie spotkania, jestem mam honorowym obywatelem Buska Zdroju, konsultantem w miejscowym szpitalu, najpierw badam chorych, a wieczorem mam spotkania w sanatorium Marconi. Jak pani chce sprawdzić, może pani na YouTubie to sprawdzić, koncerty od 20 lat, potem śpiewać każdy może. I tam mam bezpośrednio przez 2 godziny kontakt z tymi ludźmi i śpiewamy te dowcipy, to tego. I tam o takich rzeczach rozmawiamy i kontaktujemy się. I ten przykład z tą monetą, z tą duchowością, z tą cieleśnością i tak. I chodzę, mimo że jestem stypendystą ZUS-u, jest ponad 10 lat, to codziennie o 7 rano jestem w szpitalu. Pracuję w tej chwili w szpitalu na Solcu, na oddziale chirurgicznym. Pełnię dwa obowiązki. Jestem pełnomocnikiem do spraw pacjentów, czyli wszystkie skargi pacjentów wpływają do mnie. Bardzo trudna rola. I jestem konsultantem chirurgicznym, bo ręka mi się jeszcze nie trzęsie, operuję, działam i tego. I codziennie o 7 jestem rano. I robię taki cichutki przed ordynatorem, bo już nie jestem ordynatorem, ile lat można rządzić, młodsi niech rządzą. Chodzę po oddziale i każdemu choremu pytam się, jak się czuje. I ja widzę, jak ktoś jest smutny, to zadaję takie pytanie. Pani jest smutna, że pani noc przeżyła? I w tym momencie od razu jest uśmiech na twarzy. No cieszę się, że przeżyłam, ale mnie boli. No, ale przeżyła pani. Jak ktoś gdzieś jest wierzący, prawda, no to śpiewamy, kiedy ranne wstają zorze, prawda. Jak są ludzie do operacji, przynajmniej tych pacjentów, których operuję, każdy się boi. Każdy się boi, tylko wariat i nie wiem, wybitny, ogromny bohater może nie mieć lęku, ale każdy się boi. Znieczulenia się boją, operacji się boją. No to wtedy, jak widzę taki lęk, to się pytam, chce się pani, czy pan do mnie przytulić? Bardzo. No i wtedy się... Nawet takie przytulenie bardzo dużo znaczy, prawda? Rozładowuje się to emocje i... Ludzie się najbardziej boją, wie pani czego? Znieczulenia, tak zwanej narkozy. I też wymyśliłem sposób, żeby ich pocieszać. Bo mówię tak, proszę pani, proszę pana, mężczyzna, kobieta, jak pani się kładzie wieczorem spać w domu, to jaką pani ma gwarancję, że pani się rano obudzi? No jak pani jest wierząca, to pani się pomodli do niego, osłuża do Pana Boga, prawda? No to jest jakieś tam zapewnienie, że się pani obudzi. Ale 1000 osób w Polsce umiera. W ciągu nocy nie budząc się. A znieczulenie, narkoza, tam jest anestezjolog, jest pielęgniarka, czuwają nad pani snem. Proszę się nie obawiać. Wie pani, jak to działa? Rewelacja. A, to dobrze, to już będę spokojniejsza, bro. No trzeba różne czasami takie rzeczy opowiadać, bo ludzie są różni. A w rozmowie z pacjentem zawsze pamiętam to, co Arystoteles powiedział. No mądry facet, no, mądry człowiek. I on powiedział tak. Myśl jak mędrzec, ale mów jak prosty człowiek. Nie popisuj się nazwami łacińskimi. Nie wygłaszaj
teorii, peror różnych i tak dalej. Tylko mów tak, żeby cię ktoś zrozumiał. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Cieszę się, że państwo również mieliście okazję przypomnieć sobie postać znanego wam oczywiście pana profesora Krzysztofa Bieleckiego, uosobienia miłości, wielkiego miłośnika natury, wielkiego miłośnika człowieka. A to ostatnie chyba jest naprawdę najważniejsze. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, że państwo mnie wysłuchali. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.